Cześć, witajcie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek Gambias HB2. Są to słuchawki przeznaczone dla graczy, słuchawki stereo. Jeśli chodzi o cenę, to jest to plus minus 200 zł, tak więc cena niezbyt wygórowana. A same słuchawki posiadają 50 mm przetworniki, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 Ohm i czułość 108 dB. Natomiast mikrofon ma czułość 58 dB. Jeśli chodzi o wagę tych słuchawek, to jest to 310 gram, tak więc wydawałoby się, że dużo. Natomiast są tak skonstruowane, że tej wagi na głowie nie odczuwamy. Są naprawdę bardzo dobrze dopasowane i wygodne. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jak widzicie, podobne do słuchawek konkurencyjnych. Czyli mamy sztywny pałąk zewnętrzny z takich metalowych rurek zabezpieczonych izolacją. A pałąk wewnętrzny nam się dopasowuje do rozmiaru naszej głowy, a także w tą stronę też się mocno rozszerzają. Pałąk mamy wykonany z jakiejś ekoskóry, logo Gambiasa, tutaj materiał. No i tu mamy takie linki, które nam się rozciągają. Następnie mamy obudowy, które są bardzo fajnie wykonane. Tutaj coś a la pancerz, skóra węża, więc bardzo fajnie. Taki matowy, gumowany plastik, tworzywo. Nie brudzi się, to wygląda bardzo fajnie. Mamy logo Hebe. Po drugiej stronie mamy mikrofon, który sobie dopasujemy bez problemu, tak żeby był bliżej ust, żebyśmy byli dobrze słyszani podczas komunikacji w grach chociażby. Przewód mamy wychodzący z lewej muszli, jak widzicie w oplocie. Zakończony jest 4-pinowym wtykiem mini jack 3,5 mm, czyli jednocześnie nam działa mikrofon na przykład na smartfonie. Do tego mamy taką przejściówkę, która nam rozbija tego 4-pinowca na 3-pinowce, czyli osobno mamy słuchawki, osobno mikrofon. Możemy to już w tej chwili wykorzystać na komputerze PC chociażby. A więc podstawowa część kabla 1,20 m, tutaj 1,60 m, daje nam to już 2,80 m. Tutaj podłączamy ten kabelek i wtedy zyskujemy możliwość regulacji głośności poprzez potencjometr, wyłączenie dźwięku, wyłączenie mikrofonu. Tak więc bardzo fajnie, że taki gadżet też jest w zestawie. Rzeczy ważnych jeszcze tutaj to wypełnienie, które jest naprawdę miękkie, jest go sporo. Oprzyte to przyjemną ekoskórą, więc naprawdę gra się w nich i słucha muzyki bardzo dobrze. Wnętrza mamy duże, więc uszy się tutaj mieszczą bez problemu. I generalnie słuchawki, jeśli chodzi o jakość dźwięku, to jakoś specjalnie nie powalają. Natomiast i w muzyce, i w grach spisywały się bardzo, bardzo przyzwoicie. Szczególnie w grach pozycjonowanie jest naprawdę niezłe, a efekty dość dynamiczne i dość mocne. Więc spokojnie mogą konkurować ze słuchawkami innych firm w tej cenie. Jak najbardziej, moim zdaniem, jest to sprzęt godny, wart swojej ceny. Naprawdę fajnie wykonane słuchawki, całkiem dobrze grające i bardzo, bardzo wygodne. I moi drodzy, zrobimy jeszcze szybki test dźwięku. Dźwięk się już w tej chwili nagrywa. Do nagrywania używam cyfrowego rejestratora firmy Tascam, jest to model DR05. Tak więc w tej chwili możecie posłuchać, jak nagrywa mikrofon tych słuchawek, czyli Gambias HB2. Dźwięk jest w tej chwili bez sztucznego podbicia. Na komputerze możemy sobie podnieść tą wartość o 10, 20, 30 dB. Natomiast wiadomo, że im dźwięk bardziej sztucznie jest podbity, tym traci na wartości. Dlatego w tej chwili słyszycie taki surowy plik dźwiękowy. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nich więcej, zapraszamy Was do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Tam macie zdjęcia, tam macie linki do sklepów. Tak więc zapraszamy. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!